jeszcze 5-6 lat temu, za czasów poprzedniego burmistrza i dyrektora Koneckiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, nie działo się w tej firmie najlepiej. Po dokonaniu przez burmistrza Krzysztofa Obratańskiego zmiany na stanowisku dyrektora i powołaniu pani Anieli Naoreckiej, sytuacja zakładu uległa dość znacznej poprawie. Ale w ostatnich tygodniach na linii burmistrz-dyrektor coś podobno zaiskrzyło. Bezpośrednią ponoć przyczyną stał się fakt przyznania przez panią dyrektor bez uzgodnienia z burmistrzem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników. W tym samym czasie na Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich. Panie dyrektor, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich. Czy możemy porozmawiać na ten temat? Dlaczego konkurs właśnie został ogłoszony obecnie? I co takiego złego być może się dzieje w zakładzie, że tutaj musi być jakby zmiana ewentualna na stanowisku dyrektora i czy ma pani zamiar kandydować? Ale to jest na początek bardzo dużo pytań, czy moglibyśmy jakoś je rozdzielić, żeby było tak rozbite na mniejsze pytania, bo to wprowadza chaos. Powiedzmy, co takiego się dzieje w zakładzie, że został ogłoszony konkurs? Ja zostałam w styczniu 2008 roku powołana zarządzeniem burmistrza na dyrektora, gdzie w pierwszym paragrafie tego zarządzenia jest zapisane: powierzam pani obowiązki na czas określony, to jest do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Sytuacja tymczasowa, wydawałoby się, zostanie rozstrzygnięta, właściwie rozwiązana rozstrzygnięciem konkursu. Tak, ale pani ma umowę o pracę, zdaje się, czyli nie jest to tak, że pani została powołana na pełnienie obowiązków dyrektora i z chwilą zakończenia jakby tej umowy, no powiedzmy umownie na czas określony zawartej, choć wydaje mi się, że to nie w pełni jest zgodne z prawem, z przepisami, ale powiedzmy, i że nadal pani po jakby nie wygraniu tego konkursu, czy nie przystąpieniu do niego, bo jeszcze nie wiem, czy pani będzie kandydować, czy nie, to się okaże w dalszej rozmowie, pani no, będzie nadal pracownikiem, bo ma pani umowę na czas nieokreślony. Tak, umowę mam na czas nieokreślony i jako pracownik zostałam powołana do pełnienia obowiązków. Także stanowisko dyrektora może być powierzone każdemu, kto wygra konkurs na dyrektora. No, sytuacja pełnienia obowiązków, no, to jest sytuacja tymczasowa. Także żadne zaskoczenie ani nic szczególnego, że burmistrz w końcu rozstrzygnie sytuację tymczasową. Wiem, że nie tak dawno odbyło się spotkanie pana burmistrza z kierownikami jednostek podległych, jednostek samorządowych. I proszę powiedzieć, czy na tym spotkaniu, bo takie do mnie informacje nieoficjalne dotarły, była mowa na przykład o, bo to było spotkanie na temat budżetu, opracowanie nowego budżetu na nowy rok, czy była mowa o podwyżkach wynagrodzeń dla pracowników w jednostkach samorządowych. Czy ten fakt mogę pominąć milczeniem? No, jeśli pani tutaj nie chce ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, to trudno. Natomiast jak mówię, ja mam takie informacje, że była i że jakby bezpośrednią przyczyną tego spotkania i tej odbytej rozmowy było w tym samym prawie czasie ogłoszenie konkursu na dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Kiedy obejmowała pani stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora zakładu, tu za dobrze się podobno w tej firmie wówczas nie działo. Wiele było słychać na mieście, że tak powiem brzydko, na temat złego funkcjonowania zakładu. Co przez ten okres, kiedy pani pełniła obowiązki dyrektora, udało się z tego wyeliminować i naprawić?
Nie chciałabym mówić o tym, co zrobiłam i jak to robiłam, bo większość tych prac zrobiła załoga. Wspaniała załoga, pracowita, pracują jak mróweczki. Także to, co się udało zrobić, to praktycznie ich rękami. Natomiast no, takim kwintesencją mojej pracy wolałabym, żeby powiedziały o tym protokoły z audytów. Audytu tego na wtedy, kiedy obejmowałam stanowisko i audytu, który właściwie, no można powiedzieć, kończy moją pracę. To jest kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej i te protokoły są własnością gminy, tak jak i zakład. Ja nie daję sobie prawa do ich upubliczniania. One są w dyspozycji burmistrza i przy jawności życia publicznego pan burmistrz może panu je udostępnić. Także wolę nie mówić, co zrobiłam. Niech powiedzą te protokoły. Ja wiem, ale pani zapewne zna ich treść, bo pani powinna jako szef tej jednostki kontrolowanej otrzymać te dokumenty. I czy nie może pani w jednym zdaniu powiedzieć, czy te kontrole, które się odbywały, one z pani zdaniem wypadły pozytywnie dla pani i dla firmy, czy negatywnie? Dla firmy i dla mnie pozytywnie. Czasem nawet bardzo pozytywnie. A jak pani sądzi, dlaczego właśnie ten konkurs został ogłoszony, jeśli od no już kilku ładnych lat pani pełni tutaj tę funkcję dyrektora? No, przyszedł czas na uporządkowanie spraw. Pełnienie obowiązków powinno trwać 3 miesiące. No to było zwlekane, ale te decyzje nie należą do mnie. No, ja też mam władzę zwierzchnię. Także to ani z mojej strony, ani z mojego punktu widzenia nie jest za wcześnie, a no dość późno. Czy pani zdaniem, bo pani zna pewnie to ogłoszenie, czytała pani je dotyczące warunków, jakim powinien odpowiadać kandydat. Czy pani zdaniem, jakie warunki właśnie powinien spełniać kandydat na szefa zakładu gospodarki mieszkaniowej i co w takiej sytuacji tutaj byłoby przydatne dla tutaj potencjalnego kandydata i w przyszłości szefa tej firmy? Przede wszystkim kandydat powinien odpowiadać warunkom, które są zawarte w ustawie o pracownikach samorządowych, to jest ustawa z 2008 roku i w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządu terytorialnego. Poza tym na pewno cenną rzeczą jest posiadanie licencji zarządcy, bo to jest 100 budynków, 100 nieruchomości. To jest rzecz cenna, w niektórych przypadkach bardzo, bardzo potrzebna. Poza tym no, cenne jest doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, w zarządzaniu wspólnotami. To jest bardzo złożony temat, trudny temat i jakieś doświadczenie na pewno by się przydało. To takie rzeczy no, cenne. Czyli to, co pani powiedziała, mam rozumieć, że pani by sprostała tym wymogom, czyli pani spełnia te warunki, o których pani przed chwilą mówiła, czy nie? Skoro przez 4 lata spełniałam te warunki i sprostałam wszystkim tym wymaganiom? Tak, moim zdaniem tak. W takim razie no, rozstrzygnięcie tego konkursu, jeśli by pani przystąpiła do niego, byłoby chyba dla pani korzystne. Oczywiście mogłoby być korzystne, z tym, że ja nie składam aplikacji do stanowiska dyrektora. A to dlaczego, pani dyrektor? Trzeba dać innym szansę do realizowania trudnych zadań. Na pewno jest wielu chętnych, którzy chcą się zmierzyć z takim zadaniem, z trudnym zadaniem, z trudną specyfiką zakładu. Niech się realizują. Dobrze, i w związku z tym co dalej?
No, rozważam różne warianty, jeszcze nie wiem, to przyjdzie na to czas po rozstrzygnięciu konkursu. Panie burmistrzu, dowiedziałem się, że został ogłoszony konkurs na dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskiej. To jest jednostka podległa panu. I jeszcze takie nie, że tak powiem, nieoficjalne informacje do mnie dotarły w tej sprawie, że konkurs został ogłoszony w dniu, w którym zwołał pan naradę dyrektorów jednostek i podobno na której to naradzie skierował pan pewne uwagi i zastrzeżenia do obecnej pani dyrektor. Czy to prawda? Panie redaktorze, szanowni państwo, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich pracuje pod kierownictwem pani dyrektor od 2008 roku i od 2008 roku jest to na zasadzie pełniącej obowiązki. Co moim zdaniem jest sytuacją nie tylko, że niekomfortową dla samej pani dyrektor, jak również dla mnie jako kierującego całością prac urzędu, ponieważ jest to funkcja tymczasowa. Pełniące obowiązki to jest osoba, która zastępuje kogoś w sytuacji awaryjnej, nagłego odejścia, kiedy nie ma komu powierzyć te obowiązki. A ja nie wierzę w to, że w Końskich nie ma osób przygotowanych do pełnienia tej funkcji w sposób należyty, staranny, z pełnym zaangażowaniem zarówno dla samej jednostki, jak i dla wszystkich mieszkańców, które ta jednostka obsługuje, a to jest naprawdę bardzo ważne miejsce i bardzo ważne z punktu dbałości o cały majątek i całą gospodarkę mieszkaniową. Dlatego też podjąłem decyzję o ogłoszeniu tego konkursu. To jest informacja jawna. Każdy, kto spełnia wymogi określone w konkursie, może do niego przystąpić. A naszym zadaniem jest wyłonienie jak najlepszego dyrektora tej jednostki i wcale nie jest wykluczone to, że pełniąca obowiązki, przestanie być wreszcie pełniącą obowiązki, tylko pełnoprawnym dyrektorem, ponieważ tak jak pan redaktor wie, pełniący obowiązki może być dziś powołany, a jutro odwołany. To jest nie tylko niepewność i stres dla kierującego, ale także i dla całej załogi. Dlatego takie kroki podjąłem. Natomiast narady z naczelnikami odbywają się sukcesywnie. Podsumowujemy to, co się dzieje w jednostkach. One mają na celu koordynację wszystkich prac związanych z Urzędem Miasta i Gminy, bo mimo, że jednostki działają odrębnie, to jednak to wszystko są naczynia połączone, a tym bardziej teraz w końcówce roku, kiedy sprawdzamy, jak zostały zrealizowane budżety jednostek, jak to wpłynie na nasz budżet w 2011 roku i planujemy budżet roku 2012. Dlatego omawiam wszystkie te sprawy z naczelnikami, omawiam z kierownikami i dzięki temu mamy przepływ informacji. Natomiast nie było żadnych personalnych uwag skierowanych do imiennie do pani dyrektor. Natomiast mówiłem o dyscyplinie budżetowej, mówiłem o dbałości o finanse, mówiłem o dysproporcjach w wynagrodzeniach pomiędzy poszczególnymi jednostkami. I zwracałem uwagę na to, że nie może być tak ogromnych dysproporcji, jednocześnie porównując zakresy obowiązków pracowników. I na to oczywiście zwracałem uwagę z punktu widzenia zwykłej uczciwości i sprawiedliwości. Jak już mówimy o warunkach, jakie ma spełnić kandydat ubiegający się o to stanowisko dyrektora, to w tym ogłoszeniu zapisane jest chyba, jeśli coś tutaj przekręcę, to proszę mnie poprawić, panie burmistrzu, że tam jest wymagane wykształcenie wyższe, ekonomiczne, natomiast nic nie ma na temat licencji zarządcy obiektami, budynkami mieszkalnymi, a podobno taka licencja jest tutaj niezbędna przy zarządzaniu tutaj u nas w naszym przypadku blokami i wspólnotami mieszkaniowymi. Wyższe wykształcenie to również i licencjat.
I dlatego chciałem pana o to właśnie zapytać, ponieważ znów takie nieoficjalne jakby krążą informacje, czy nawet bym powiedział plotki, że już jest dwóch pewnych kandydatów, którzy są kandydatami pana, to znaczy pan Marian Gąszcz i pan Pałosz, który obecnie pracuje w PZS-ie, czyli w tej powszechnej spółdzielni spożywców. I to, że to pod nich zostały te warunki określone, pod ich kandydatury. Panie redaktorze, wymagania konkursowe są zgodne z prawem. To jest tyle. W związku z tym, że są ogłoszone, są równe dla wszystkich. Każdy może przystąpić do konkursu. Czy to, tak jak powiedziałem, będzie obecna pani dyrektor, czy jeśli pan spełnia wymagania konkursowe, to może wystartować w konkursie. Jeśli pan Marian Gąszcz spełnia te wymagania, to też wystartuje w tym konkursie. Jeśli pan Pałosz spełnia te wymagania, to też może. I każda inna osoba, która będzie spełniać te wymagania, może wystartować w konkursie. Ale samo to, że spełnia wymagania, nie wystarczy. Ważna jest też znajomość wszystkich przepisów, jak również pomysł na funkcjonowanie ZGM-u i dla mnie to jest sprawa najistotniejsza. Sprawy formalne oczywiście tak, spełnia wymogi konkursu, natomiast dalszy krok to jest wizja, cel, który ma zrealizować przyszły dyrektor, jak i również jego pomysłowość i umiejętność zarządzania grupą osób, jak również zarządzania ogromnym majątkiem, jakim zarządza ZGM. Ale jeszcze mi nie odpowiedział pan na część pytania dotyczącą licencji zarządcy obiektami. Czy uważa pan, że to nie jest warunek niezbędny czy konieczny do tego, żeby pełnić te funkcje? Panie redaktorze, gdyby on był konieczny, to by się znalazł w wymaganiach konkursowych, które są ogłoszone na stronie. Czyli jest niekonieczny? No tak jak powiedziałem, wymagania są ogłoszone na stronie. Jeśli byłby konieczny, to by się tam znalazł. Jeśli nie jest konieczny, to go tam nie ma. Dziękuję za rozmowę. Bardzo proszę.